Idą święta, idą święta, wszyscy myślą o prezentach. Ale my, drodzy pytajnicy, nie musimy o tym myśleć zbyt długo. W końcu jesteśmy fotografami i ciągle robimy zdjęcia, także naszym bliskim. A zatem zamiast kupować kolejny krawat, skarpety czy inne gacie, możemy zrobić prezent od fotografa. Przygotowując po prostu jedno z naszych zdjęć w jakiejś ładnej oprawie, ramie, albo robiąc z niego fikuśny fotogadżet. Zapraszam Was zatem na małą wycieczkę. Cześć, siemano i dzień dobry, tu Wysoki Niski, Wasz fotograf. Dziś jesteśmy w Białymstoku, pod centrum druku Futura, znanym także jako wydrukujfotografie.pl, gdzie można robić piękne odbitki. Jest to nasz mecenas, który zapewnia wydruki dla bohaterów moich zdjęć, które będziecie mogli oglądać na kanale. A dzisiaj pokażę Wam, jak powstaje mój ulubiony rodzaj oprawiania zdjęć, czyli odbitka podklejona pod szybę. Specjalnie na ten cel przygotowałem razem z Lidką takie oto zdjęcie, gdzie jest portret Lidki oświetlony taką lampką, która daje gwiazdki, a za chwilę tutaj przyjdzie Lidka i zrobimy dla niej taką odbitkę pod szkłem, która jeszcze będzie miała mechanizm zegara. No. O, już chyba idzie. I hopa, do środeczka. A to jest pani Magda, która będzie robić dla ciebie odbitkę i fotozegar. To jest Lidia i Lena. Cześć. No dobra. To co? Zabieramy się? Na początku przygotowujemy zdjęcie do druku, czyli sprawdzamy, czy ma poprawne wymiary, czy jest w dobrej rozdzielczości. Nadajemy jemu poprawny profil LED-RGB RGB. Obraz potem ten drukujemy w drukarce i sprawdzamy, czy zgadza nam się ten obraz z tym, co jest na monitorze, żeby jak najmniej było tych przekłamań kolorystycznych. Następnie ten wydruk przenosimy na pracownię, podklejamy podklej na laminatorze, więc wykorzystujemy do tego wyższą temperaturę. Wyjmujemy wydruk już z podklejonym klejem na niego. Pozbywamy się naddatków i następnie przygotowujemy szybkę, szkło, do którego mamy zamontować ten wydruk. Czyścimy je, żeby pozbyć się w jak najlepszy sposób zbędnych paproszków, włosków bądź no... Teraz widzę tutaj kolejny sekret. Zastanawiałem się, jak tak ładnie równo dopasować zdjęcie przycięte do szyby, a okazuje się, że dopiero potem przykleja się duże zdjęcie do małej szyby, a potem przycina się. Możemy go odciąć i wtedy mamy już pięknie przygotowany wydruk gotowy dla klienta i możemy go spakować. W ten sposób przygotowana praca może być też zegarem. Wystarczy wydrążyć tam dziurkę, zamontować mechanizm i mamy ten fotozegar. Zapakować tobie to? Bąbelki? Tak, żeby było bezpiecznie. Normalnie, tutaj wszystko jest wysyłane pocztą. Pocztą? Jaką pocztą? No teraz przyszłaś sama sobie odebrać, ale tutaj można zamawiać odbitki z całej Polski. I na przykład do mnie stąd odbitki idą pocztą. Pod kontrolą. A teraz już pewnie nic do mnie nie przyjdzie, jak coś zepsułem. Wy pewnie jeszcze niczego nie zepsuliście, więc jak zamówicie coś teraz szybciorem, to zapewne zdąży to dojść do Was jeszcze przed świętami. A w Centrum Druku Futura na hasło Pytajniki przysługuje Wam 15% rabat, który możecie wykorzystać teraz przed świętami, albo trochę później, bo rabat będzie ważny do marca 2020. Rabat nie tylko na takie zegary, ale i na wszystkie inne rzeczy, które oni robią, czyli na przykład takie zdjęcia, jak dostał ode mnie wapniak, brudna małpa, a także takie zdjęcia w klasycznych oprawach. I na dzisiaj to by było na tyle. Pamiętaj, zostaw łapkę w górę i... subskrybuj fotografę. Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie?